Wspomnienia mojego dziadka niepublikowane, kulinarne, z powstania warszawskiego. Jako żołnierze radiostacji Anna przy Marszałkowskiej 62 początkowo jedliśmy przygotowywane wcześniej zapasy. Cała radiostacja szła o określonej godzinie do lokalu, po drugiej stronie Marszałkowskiej zupełnie jakby do restauracji był talerz, były łyżki, widelce i noże. Trwało to może tydzień, może dwa, a może trzy, nie pamiętam. A potem zabrakło jedzenia, lokal został uszkodzony przez bomby i się skończyło. Prawdę mówiąc, to potem jedliśmy już chyba tylko raz na dzień. Czasami jeszcze dali nam chleba, albo sam gdzieś złapałem kawałek i żarłem na sucho. Wreszcie wystrzelano wszystkie psy, prawie wszystkie konie i koty, a mówiono, że nawet szczury też, ale nie chcę mi się w to wierzyć. Teraz jak to piszę, to aż mi się niedobrze robi na myśl, że mogłem zjeść kawałek szczura.